Cześć, witam Was. Rok temu, zakładając tego fanpage'a w opisie strony, napisałam m.in. takie zdanie. Brzmiało ono tak. Jakiś czas temu przestałam czekać, zaczęłam działać i od tej pory wszystko zaczęło się zmieniać. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że jest to absolutna prawda, a po drugie dlatego, że chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście też przestali czekać. Bo nie warto. Ja czekałam ciągle na lepszy czas. Od zawsze chciałam być pisarką, ale nie pisałam. Bo czekałam na to, że będę miała więcej czasu, że może znajdę jakiś program do pisania, a może skończę jeszcze jakiś kurs, może przeczytam więcej książek, może zrobię jeszcze więcej ćwiczeń i nic. Jeśli chodzi o moje podróże, no to też czekałam na lepszy czas. Czekałam na to, że będę miała go więcej, że spotkam człowieka, z którym będę mogła podróżować, że będę miała więcej pieniędzy, które będę mogła przeznaczyć na te podróże. No i też nic się w tym kierunku oczywiście nie działo. Kiedyś chciałam, że jeżeli już coś robię, to chciałam, żeby to od razu było idealne. Jeżeli podróż, to jakaś daleka, najlepiej gdzieś Ameryka Południowa. Jeżeli napisać książkę, to od razu dzieło, najlepiej na miarę Nobla. No i nic się nie działo. W końcu stwierdziłam, że dość czekania. Robię tu, teraz to, co mogę. No i wszystko zaczęło się zmieniać na lepsze. Moje podróże nie są dalekie, ale dają mi wiele satysfakcji i radości. Moja książka, no zdaję sobie z tego sprawę, nie jest arcydziełem literatury, ale jest. I są ludzie, którym się podoba, którzy mówią, że zaciekawia, że wzrusza, że skłania do refleksji. Dziękują mi, że ją napisałam. Jeśli chodzi o ten filmik, pewnie też kiedyś bym go nie nagrała, bo czekałabym na to, aż skompletuję sobie cały sprzęt potrzebny do tego, aby to zrobić. Teraz nagrywam telefonem i mam nadzieję, że to, co mówię, ma pewną wartość i że komuś się spodoba. Może kogoś zachęci do tego, aby też przestał czekać, bo życie płynie, żeby zaczął działać. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że nie każdy marzy o tym, aby, że tak powiem, tłuc się przez całą Polskę pociągami, autobusami, tylko po to, żeby posiedzieć sobie gdzieś tam w obcym mieście, w parku i poobserwować ludzi. Pewnie też niewielu miałoby ochotę spędzić setki, a może i tysiące godzin przed komputerem, pisząc coś, książkę, którą potem jeszcze musiałam sama wydać, a której sprzedaż, no niestety nie jest jakimś znaczącym składnikiem mojego budżetu, ale nie o tym chciałam mówić. Absolutnie nie żałuję tego, że ją napisałam i wydałam. Absolutnie nie żałuję niczego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku. To koło zmian, które ruszyłam, mam nadzieję, że już nigdy nie przestanie się toczyć. I chcę Wam powiedzieć, że zmiany są piękne. Ja też się ich kiedyś bałam. Warto, bo tak jak już powiedziałam, życie ucieka. A po co? Po co pozwalać mu uciekać? Dlatego zachęcam Was. Zróbcie to, co możecie. Tu i teraz. Ja uważam, że warto. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście tego mojego niedoskonałego filmiku. Napiszcie coś. Napiszcie, czy Wam się podobało. Może napiszcie o tym, o czym byście chcieli się dowiedzieć, bo czasami chciałabym nagrać coś jeszcze, ale tak do końca nie wiem, o czym, co byście chcieli usłyszeć. Dlatego proszę, skomentujcie, napiszcie, może zadajcie jakieś pytania. Ja postaram się na nie udzielić. I życzę Wam wszystkiego najlepszego. Życzę Wam wspaniałych zmian. Pozdrawiam. Do zobaczenia.